Cześć, witam Was serdecznie widzowie, subskrybenci. Na dzisiaj właśnie już zapowiadany zestaw z 97 roku, pompa strażacka, zestaw numer 6486, pompa strażacka, ok. 66 elementów, ja go zdobyłem z miksa, tak, jak już wspominałem w paru filmikach, też zajmuję się miksami, jakimiś coś sobie tam staram się składać i tak dalej, chyba jak wielu z Was, tak, jakiś po kosztach sobie wykupuję miksy, coś i się nieraz udaje, tak, zbudować. Czy to z instrukcjami, czy to po prostu jakiś większy element zdobędziemy i po numerze, aha, pasuje do tego modelu, mamy część do tego modelu, budujemy, ok. No i tak było w moim przypadku, bez instrukcji zdobyłem fajne podwozie, tutaj patrzę, więc z jakich to modeli, chyba to było modele w 14, czy może, nie pamiętam, w około 15 chyba zestawach było zrobione, użyte i postanowiłem, mówię, no dobra, do tego pasują, mam elementy, buduję ten, tak, z 97 roku, czyli zestaw ma 26 lat, no być może ten obecny tutaj 25, 24, 23, nie wiadomo kiedy on został zakupiony, wyprodukowany, ok. Zestaw jest kompletny, co jest bardzo ważne. Ok, zaczynamy. Od czego by tu zacząć? Od początku najlepiej, nie? Ok, minifigurka, tak? Minifigurka strażaka prezentuje się naprawdę, jak dla mnie, wybornie, powiem Wam. Wybornie. Oczywiście te figurki, minifigurki strażaków ewoluowały, tak? Ciężkie słowo, co? Ewoluowały i myślę, że wciąż będą ewoluować, mówiłem, że ciężko słowo. Okej, okay. Niemniej ta figurka strażaka myślę, że nie odbiega jakościowo, wizualnie od obecnych, tak? Obecne figurki faktycznie mają jakieś dwie miny na główkach, bogatsze tutaj wyposażenie tych torsów, pleców, tak, fajnie, ale no zobaczmy, przybliżymy, dobra, popatrzmy, taka podręczna gaśnica samochodowa, powiedzmy, proszę bardzo, dwa elementy, ciach, jest, powinna być chyba czerwona, nie, ale okej, chciałem powiedzieć sekator, to jest siekiera strażacka, niech będzie się strażacki sekator, strażacka siekiera, ciach, bach, popatrzmy. Nadrukowane tutaj na tym torsie jest faktycznie, że jest to strażak, tak, element strażacki i mamy do czynienia ze strażakiem. Proszę bardzo, element tutaj, no, butli, tak, gaśniczych. O, kask, ma coś, o. Proszę bardzo, jest jedna minka, no, standardowa chyba jak na tamte czasy, czyli uśmieszek. Zadowolony, wesoły strażak. Bardzo mnie się podobają te tutaj tlenowe, tak, bo to jest tlenowe, no podpowiedzcie mi, tlenowe, tlen po prostu, tak, podaję tlen, no, nie przygotowany jak zwykle i kask faktycznie fantastycznie pasuje elegancko. Strażak jak dla mnie jest fantastycznie zrobiony, jakościowo jak na tamte lata, po tylu latach, to przepraszam, oceniam na bardzo dobry, tak, wiadomo, gdzieś tam zarysowanie, ale nie ma pęknięć, oczywiście go nie umyłem, zamierzam go umyć spokojnie. Okej, okay, sama pompa, no ma wady niestety, no, ale zalety może, co? Nadruk, proszę bardzo, nadruk jest, ja może go odłączę. O, właśnie, jest dodatkowa tutaj, to są włosy, tak, powiedzmy, proszę bardzo, o, strażak po cywilnemu, ciach, bach, jest, tak, bardzo ładnie się prezentuje. Okej, okay. Przód tegoż, tej pompy strażackiej, tego samochodziku, jak zwał, tak zwał, to są wszystko nadruki, popatrzmy, tu nadruk, tu nadruk, tu nadruk. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest zestaw 4+, tak, gdzie nie ma naklejek, są po prostu nadruki. Tutaj ta wajcha właśnie faktycznie imitująca, tak, nacisk, że strażak mógłby sobie zrobić w dół, przekręcić i faktycznie tutaj ten, że wąż strażacki, powiedzmy, sikawkę
zautomatyzowane tak, że on faktycznie tutaj by wyciągał, tak? Ten wysięgnik, ok. Wyciągnik, wysięgnik, jak zwał, tak zwał. Ok, to mamy. To jest fajne, fantastycznie. Mnie się to zawsze podoba, takie kręcidełka na rolkach. To jest fajnie zrobione. Ten element. Ten element bardzo mi się podoba. Wnętrze tego pojazdu, no ubogie, no nie oszukujmy się, tak. Szybka, tutaj nie ma jakiegoś zadaszenia, więc no przy deszczach, no przy deszczach wiadomo, no strażakom pomagają deszcze, prawdopodobnie nie jestem strażakiem, nie byłem, ale na chłopski rozum tak, powinny pomagać deszcze, powinny gasić, więc tutaj no niestety na głowę by padało. Natomiast tutaj, no tutaj no zrobienie coś takiego, no tu ma faktycznie miejsce na co? Na co może mieć tu miejsce? Tu by, jeśli faktycznie byłoby coś miejsce na powiedzmy dodatkowe jakieś wyposażenie, to faktycznie tu powinny być jakieś drzwiczki czy cokolwiek, tak? No w oryginalnym zestawie tego nie ma, oczywiście sami możemy sobie tutaj dokooptować. Armatka wodna, o macie armatkę wodną, o zachwaliłem ten zestaw. Armatka wodna, więc możemy jechać na kiboli. Ona jest oczywiście ruchoma, fantastycznie tutaj też elementami doposażona. To jest bardzo ciekawy element, proszę bardzo. Tutaj oczywiście możemy sobie schować tę siekierę, gaśnicę. Proszę bardzo, ona jest na przestrzał. Więc to myślę fajnie pomyśleli. No ale tutaj, no tu też niewykorzystana kompletnie przestrzeń. Nie wiem co tego miało na myśli. Nie dając tutaj faktycznie drzwiczek. Tutaj no mogli to zastąpić jakimś innym elementem, żeby to miało ręce i nogi. No nie. Ok, teraz powiem po jakim elemencie ja znalazłem ten zestaw w tym miksie. O! Po tymże podwoziu. Mówię, co to jest za numer? Numer tego podwozia jest 302.77. Wpisałem wiadomo w wujka Google i wyskoczyło, że w tylu i tylu, tylu jest zestawach. Wpakowałem, ciach, 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 mam. I zestaw mam. Zestaw prezentuje się, no jak na tamte czasy, myślę, że no nie najgorzej, tak? Na obecne czasy byśmy go raczej, no nie oszukujmy się, tak? No, myślę, że na obecne czasy Lego czegoś takiego by nie wypuściło, raczej by go troszeczkę tak udoskonaliło. No nie urywa czterech liter niestety, jak moim zdaniem, ale oczywiście mnie cieszy, tak? Mnie cieszy zestaw ponad 20-letni, więc mnie cieszy, do kolekcji pełny, kompletny. Minifigurka nie mam takowej, więc mnie cieszy. Tego zestawu na pewno nie będę sprzedawał, zachowam go sobie. Za parę lat będzie miał 30-lecie tego zestawu. I to tyle na dziś. Dzięki, że jesteście. Zapraszam do subskrypcji. Wszystkiego dobrego na weekend. Cześć!